I'm an engineer. That means I solve problems. Not problems like what is beauty. Because that would fall within the purview of your conundrums of philosophy. I solve practical problems. For instance, how am I gonna stop some big mean Mother Hubbard from tearing me a structurally superfluous new behind? The answer is a gun. And if that don't work, use more gun. Like this heavy caliber tripod mounted little old number designed by me. Built by me. And you best hope not pointed at you. Tutaj QR Team Fortress 2, tym razem specjal na 250 widzów, za które bardzo dziękuję. I właśnie na ten specjal przygotowałem coś, nie wiem jak to powiedzieć, coś specjalnego. Team Fortress to jedno, i drugie, nietypowy gość, Moteczka. Cześć. Tak, ognie. Spaję za tobą, o właśnie. Jest, udało się. Czekaj, tu jest resp. O nie. Dobra, idę na... O, jest gruby. Od tyłu go wezmę. Od tyłu? Dobra. O, pal się. Pal ty się. Ty świntuchu, od tyłu tak go. Lubię. Jest, no nie. Ja raz go od tyłu? Jest, udało się. No to po scout, teraz nie. Ciebie od tyłu. Lubią mnie. Nie. Pal się, jest. Zginął. Umrzyłeś chyba. Go? Umrzyłeś? Pali się. Nie, gruby. Tam pali się. Musisz go umrzeć. Jest, umrzył. A ja dostałam od Spaja. Jeszcze mnie... Nie! Jezu, ile fragów mam tu. Boże, co za mapa. Ty wracaj punkt bronić albo przejmować. Właśnie biegnę. Ja się respię. Mój Spaj zaszedł niedobry. Nie! Z granatniku to walą. Nadchodzę! Uratuję cię. Okej, czekaj. O nie! Kolejny pyro. Bądź dzielny. Może przeżyję. Nie wiem. Gdzie ty jesteś? No nie wiem. No tam, tam gdzie chyba zginęłaś. Tam gdzie brałam od tyłu. Dobrze, tam to ja tu dziś łażę. Krzycz medyk. Aha, nie wiesz jak. Nie, mam, jest, udało się. O, to ja cię nie widzę. Nawet blisko nie jesteś. Oj, 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 pyra mnie goni. Nie, 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 nie. Nie, tu to nie ty. O jest, widzę kogoś. Czarnów mi od tyłu, a! Jest, palcie się! Aha! I już mu poszło. O nie, od tyłu! Ja! Nie! O, widzę chyba medyka. Ta gra się powinna nazywać od tyłu. Każdy każdego od tyłu zachodzi. Po prostu masakra. Kurde, widziałam medyka, to ktoś zniknął mi. Może to ty, nie wiem. A ja też biegałam. Ale nie widzę cię. Możliwe, że ty. Zajmuję punkt. Jakby co? Okej. Kurde, potrzebuję akurat medyka. A, apteczki ja cię widzę. Będę szukać zaraz. Idę tutaj ze scoutem moim. Ja, gdzie wy jesteście? Jakieś spaje nas tu gonią, chapiernicze. Ja jestem na trzecim punkcie. Biegnij przed siebie, na pewno dojdziesz. A i tak wygraliśmy. Ura! No. Wygraliśmy. Wow, 5 fragów mam już. To dziwne. A ja w tej rundzie zdobyłam 8 punktów. Wow. A czekajcie, ja przypadkiem chyba nie odblokowałam czegoś. Chyba nie. Gdzie jesteś? Już cię szukam cię. O, jesteś, o jest, mam. Dobra. Od razu ja idę na pierwszą falę. Ha. To tylko jedynie do przodu można, Jezus. Tak, ta mapa jest prosta, bardzo prosta. Ja nie wiem, jak my możemy się na niej gubić nawzajem. czekaj, tędy. Tak, tędy może. O, już nam atakują. Spróbuję ich od tyłu. Się nauczył, kurde. No, nie, idźcie sobie.
Czekaj, Jezu, już tam ginął. Pyro mnie bije, aj, ratuj, ratuj. Palę go, użyj. Jest, zginął. Dzięki ci. Czekaj, ja się muszę kolejny, polec. Kolejny, gruby tam jest. Wracaj, wracaj. Wracam, zginął. Ha. Bo ja muszę po apteczkę iść. No, widzę, nie jak się fajnie fajczysz. Czekaj. Apteczkę. O, jest. No masz. Dziękować. Tam ktoś jest, a się boję. Pyrka mnie przypilnowała. Żebym sobie spokojnie apteczkę zjadła. Dobra, do przodu. O, je. Yeah. O, medyk. Jak ty się wystawiasz? Przecież tam mogą być sentry. Wiesz, to jest drugie odpalenie Team Fortressa od chyba dwóch miechy. Coś takiego. Ale wygraliśmy. Co ci puszczę gołębie? Popatrz na mnie. Gdzie ty jesteś? No właśnie nie, zgubiłem cię chyba. No nie, drugi raz. Chyba jestem za tobą, wiesz? A, już nieważne. Dobra, widzę cię. Masz puszczę ci gołębie. Co ty masz? Aha. Aha. Co to za maska? Co to jest? Aha, fajne. Jestem teraz śliczna. Jestem fajna fryzura w ogóle. Dziękuję. Jestem transem. I uciekłeś, i pobiegłeś do przodu, nie czekasz nic na mnie, a później będzie młociu, ratuj, ratuj. Co to? Fireball. Aha. Dobra, bo ja tak... Ty możesz zabić, wiesz o tym? Jak mogę zabić, tak? Jak się na kogoś zaczaisz, to możesz tak, wiesz. Ale cholernie trudno, jak to tak powolią to puszcza. Ej, no właśnie jest? Dlatego trzeba się zaczaić. A. O kurde, teraz nie udaje mi się, no. No bo musisz mieć inną broń w ręku, aha, jak chcesz to. Nie pamiętam, którą. Szczelbę, ta. Wow. Najlepiej się zaczaić za rogiem i poczekać. Dobra, czy ktoś tam jest? Biegnę za tobą. Nie, ktoś tam jest. Ciągle ktoś mnie woła do ten... Chodź na punkt, trzeba go przejąć. Okej. Okay. Trzeba na nim stać niestety, żeby go przejmować. Nie wystarczy patrzeć jest, skład, udało niestety. Się. O nie, dobra. Sentry tam jest gdzieś? Już czekaj, nie. Ja wezmę samuraj. Aha, już go poskładali, dobra. Polecę samurajem na wypadek, jakby tam było jesteś? Więcej. O, jesteś, ty? No. Oj, zginęłaś. Nie, spaj mnie, spaj, nie. Umrzyj, dobra, pomściłem cię. Ha. Jezu, jak ja nienawidzę szpiegów. Też ich nie lubię. Najbardziej tego, że ja nigdy nie umiałam nim grać. Nie! A! Jest! To jest trudna klasa do opanowania. Ja bardzo chciałabym umieć grać z spajem, ale nie ma szans. Dlatego gram medykom. Medykiem. Klasą dla lam. Nie, dopiero za 10 sekund się teraz pinie. Szybko. Co ten koleś robi? Sim ten jakiś. Przygotuj się na odrodzenie. Jasne. Ty już jesteś na trzecim? Coś działa? Jak się wystawiłam? O, masakra. Zginęłaś? Zginęłaś. A jak inaczej? No nie, no i szpieg mnie zjął. I zaczął nawet punkt przejmować. Zły, niedobry szpieg. No nie, za 17 sekund się zrespię. Wezmę sobie skauta, poszaleję sobie. Szalej, szalej. Kurde, ja nie mam żadnych broni, mam same podstawowe. Musisz wybrać więcej. No. Próbowałem kiedyś. Nawet mi to wychodziło. O. Wiesz, ja dużo próbowałam i do dzisiaj nie umiem grać. O, widzę cię, dobra. Ja coś będę tył osłaniał. Uważaj, bo tam jest snajper. Gdzie? Tam? Dobra, to, jak i, to idź pierwszy, to idź nawala. Pierwszy. Ta, idź pierwsza, niech tobie walnie heada. Uważaj, to jest spaj. Widzę właśnie. Spaj, nie. Idź sobie. Ja jestem medykiem defensywnym. A, a nie, zdejmij go, ratuj. Nie. Żeby o, zdjąłem medyk kogoś. Musiał cię bronić, to jest taki wstyd. No co? Nie, no i zdjął mnie. A wieżyczka tam jest. Tak, tam jest sentry. Kurde. Ja. Ja nienawidzę czasami, jak ktoś wymawia mu nick kar, albo coś w tym stylu. Nie no. Mi to się od razu kojarzy z rybą jakąś.
A jak to się powinno wymawiać? Kuar. Kuar, dobrze. A. Nie. O! Dobra. Będziesz mógł szpanować, że młoteczka wymieniła twój nick w bardzo poprawny sposób. Moi znajomi, którzy to są debile, ale wiesz, znaczy... To się nagrywa! Optymistyczne nastawienie, no wiesz o co chodzi, bo oni się pytają, czemu nie mam czasu dzisiaj, nie? To ja powiedziałem, że możliwe, że ja coś z młoteczką nagram i oni, ja, weź dodaj ją do konferencji, ja, dodaj ją. I wiesz, ja nie mogę. Jakby młoteczka to była jakiś rytas. Tak. Daj spokój. I oni ciągle mi pisali jeszcze jak jeszcze przed nagraniem. Czy trzeba wbijesz na konferencję. Trzeba zaprosić na special. O kurde, no faktycznie, no. Ja... Nic nie pomyślałeś. Ja cię leczę, ty uciekasz. Nie w tą stronę. A, to gdzie to mam? A to jest dziura. O. Ale spadniesz do tyłu. Aha, no kurde, nie mogę wejść, no nie. Cześć, dziureczkę przeszedłem. Dobra, idę, wbijam tam. Boże, jak wszyscy się cofają, jak to wyglądało. Nie, o, zdjąłem. Komuś zabrałem chamsko, niestety. Pla. Nigdy nie będę umiał grać w tą grę. No i wyrobisz się, kwestia wprawy. Będziesz no life'ił po 12 godzin dziennie, to zaczniesz grać jak bliźnier. Nie wiem, kto to. No, okay. Powinieneś wiedzieć. Pewnie jakiś koleś, który dobrze gra w Team Fortress. Tak, on z strasznym koksem. Ja, no. Tym, że on ma skilla wrodzonego, podejrzewam. Ja jestem bardziej przyzwyczajony, wiesz, do takich gier jak Modern Warfare. Chociaż, wiesz, grałem w Team Fortress, ale jakoś mnie, wiesz, nie przyciągnął. Ja w Koda jeszcze nie zdążyłam pograć, niestety. A bardzo fajny, bardzo fajny. Nie. Oj, gdzie ja poszłem? Nie! Wracaj! Jest dobrze! Nie! Dla mnie nie jest dobrze! Z prawej było 5, z lewej 3 i z przodu snajper. Dobra. Ta, w ogóle, cały szwadron na ciebie szedł, wiesz? No zobaczysz! Pusto tam było! Nie było pusto, zobaczysz. Pusto jak w sklepie za komuny. Ta. No widziałam jak spierdzielałeś, tylko to cię dupa kurzyła. A tam pusto nic. Było! Dobra, zobaczę na nagraniu. No chwalę się pani od polskiego. Wiesz, że ona mnie ogląda? Jakie jaja? O, pozdrawiamy panią od polskiego. No. A to dlatego nie używasz bluzgów. No kurde, no niestety, no na wywiadówce co jeszcze będzie. Czasami od informatyki zerka. Słuchaj, ja nie wiedziałam, że moja mama mnie ogląda. Nie gadaj. I kiedyś dzwoni do mnie i mówi, wiesz, ja widziałam te twoje filmy na YouTube i mi się bardzo nie podoba, jak ty nie po polsku to odmieniasz. A ja mówię, mamuś, co ty dajesz? A moja mama, no jak to tak można mówić se? Albo tyle przekleństw, jak to tak, nie? O nie. Lepiej, ja nagrałam z moją mamą speciala na Dzień Matki, który u mnie się pojawi na Dzień Matki. Co ty gadasz, Jezu. I moja mama miała problem z chodzeniem po drabinie. I wyobraź sobie, że jak nagrywaliśmy ten materiał z moją mamą, to ja się z niej śmiałam, że nie potrafi po drabinie wejść, tak? Jedo. Jaką mapę wziąć, bo ja nie wiem. A nie wiem, ja się nie znam. A biorę jedynkę. Nie, biorę piątkę, ona jest fajna. No nie, no ja, no fajnie, zdjęcia robiłem. No. Rzut ekranu, wow. Więc ja się śmiałam z mojej mamy, że ona nie potrafi chodzić po drabinie, po czym dosłownie miesiąc później nagrywałam Tifa, gdzie miałam chyba 6 albo 7 podejść do zejścia z drabiny. I moja mama pisze mi w komentarzu, a widzisz, a ze mnie się śmiałaś. Nie no. Ja tu z pałą chodzę i piję pałą. Nie, o nie, no.
Jak? Jak mnie zabił? Nie, niemożliwości. Gdzie ty jesteś? Zobacz jak grasz. O, jestem na środku. Jest muteczka. Nie, wstyd, nie pokazuj tego. Zrobimy ci zdjęcie z tą fryzurą. No nie, no akurat mnie zaraz piła, chciałam kliknąć. Spokojnie, zaraz do ciebie podejdę. Ła. Jaka cisza. Tak, tutaj pełne skupienie, tutaj się przyczajamy, wiesz? Nie. Dobra. Someone, jeszcze... watch your backs. Aj. No i zginąłem. Ale tam wieżyczkę jeszcze rozstawił. Aha, ja myślałem, że ty mnie ktoś zabił. A to wieżyczka. Jeszcze ci na nagraniu swoją angielszczyzną rzuciłam. Ale tak nam dobrze szło. O, tak. Patrz, jesteś w respie. O, czekaj, gdzie mi to z respi? No ja, o, jestem przy dziurce. Dobra. Gdzie ty jesteś? Aha, dobra. Chciałam przy nie, siebie. Bo ty się uleczał. Czemu ja mam takie pyłki czerwone? To... No bo ja cię leczyłam przez chwilę. Aha. I dlatego tak się na czerwono świecisz. O. Dobra, idę punkt jakiś brać. Tak nie wypada. Tam już chyba sentry nowe postawili. Oj, gruby, niedobrze, niedobrze. Nie. Za dużo niebieskiego koloru na fragach. Za dużo, nie no. Nie, prawie nie mam już życia. Nie mam życia. Gra w Team Fortress. Za dużo przed kompem. No. A co mnie dzisiaj w ogóle wzięło? Ja w dzień spałem chyba 6 godzin. Nie ogarniam. No proszę. Przyzwyczaj się, kiedyś pójdziesz na studia i wiesz. No. Libacje do rana, później południa przed kompem, żeby nagrać coś na YouTube. No. Ja tak czasami sobie myślę, gdyby nie YouTube, co, co ja bym robił? Uczył się. No, nie. Pozdrawiamy panią od polskiego. No, pozdrawiamy. Nie. Czytałbyś lektury w końcu. No, no. Nie, nie. Uczył się. Mi się najbardziej w YouTube podoba, że łączy, a nie dzieli. W ogóle... Ja taki szczęśliwy jestem, jak na przykład jakieś eventy robię w z Modern Warfare 3 na przykład. Nie? I tam z grupy Steam daje wydarzenie. I taki mam zacież, jak pełna lista jest. O, i, super. No. Myślę, że tylko brakuje pani od polskiego. Tam jeszcze, Jezus. Oh. No przecież go patrzę, nie mogę sobie w niego trafić. Ha, od tyłu go biorę. Nie! Nie, no i zginąłem. Aj, mam karę. Mnie. Nie, dobra, już gram. Może... O, żołnierzem pogram. Dobry plan. No jak tyle ludu tam jest, to raz dwa strzelę już może padną. Co ja robię? No. To może demomanem. To jest dosyć łatwa klasa, nie żebyś nie umiał grać, ale wiesz. No, ale nie, ja się szczerze... Ale demomanem można się przynajmniej skampić. Ale ja się zgodzę z tobą, ja nie umiem w to grać. O, padni! Jaki zest, nie, idź sobie! Ha! On na mnie poluje, coś chyba, jakaś prywatna sprawa jest między nami.
Chyba to przez to, że kilka strzykawek mu wsadziłam w dupę. I przez chwilę wyglądał... Nabiłem kogoś. Prawie tak zacnie jak jesz. No. I on teraz, co mnie widzi, to za mną lata za wzięcie. Aj. Jestem spełniony. Szybciej. Ale on powoli chodzi. O, jest. Strzelaj, umrzyj. Rzeczywiście, jak się z medyka przestawisz, znaczy nie z medyka, tylko ze skauta albo z medyka właśnie, bo to są dwie najszybsze klasy, przestawisz na coś innego, to wydaje się strasznie powoli. No. Ja nie mogę ani demomanem, ani nie wiem, z soldierem, nie dajcie bogowie grubym. No. To już w ogóle gruby to jest masakra dla mnie. A dobra, też chcę komuś ciekawkę dać. O! 10 fragów ubiłam. Nie ogarniam, jak to można tak kosić. Spaj gdzieś tutaj był wśród nas, no. Ta gra mi się okropnie ten... Przypomina taką jedną, która niedawno wyszła. Znaczy nie wyszła, no taka... ona jest podobna do Minecrafta i do Apes of Space. No taka, klucze do bety teraz rozdawają. Nie wiem, jak się nazywa. Nie kojarzę. No takie ludziki są takie, nie wiem, takie... Nie wiem, jak to powiedzieć, nie zapomniałam nazwę. Ale pewnie połowa wie, o co chodzi chyba. Piszcie w komentarzach. No, wspomnijcie. A ja w ogóle nie ograłem Ace of Space, to jest dopiero gra hardkorowa. Nie grałam, ale zobaczę, czym to pachnie. No to ja ci powiem, że ten, że to jest jak Minecraft, że tam... Ale dość fajna, chociaż że waży to chyba tylko kilka mega. I wiesz, a grafika nie jest za fajna, gorsza z Minecrafta, ale za... Nie, mi się miło gra. To. Wiesz co, grafika nie ma znaczenia w grach, przynajmniej no, dla mnie. No. Najważniejsze jest... Ja na przykład to, żeby był dobry koop i żeby to przypadzić. Ja uwielbiam koopy. Szkoda, że jest ich i tak mało na pecety. Mi się okropnie podoba koop z Modern Warfare. Niestety nie miałam okazji spróbować. Mam nadzieję, że kiedyś spróbuję, ale... Tylko oj, trochę mi się tylko nie podoba mi się, że dużo jest tych misji, ale żeby ją kończyć, to trzeba chyba od 5 do 10 minut. To wiesz... A w Battlefield jest odwrotnie, masz tylko 6 misji, ale żeby wykonać na przykład na poziomie hard, trzeba przynajmniej tam 25 minut. Przynajmniej no tak. Z moim skillem. Tyle musiałem przechodzić długo. A jak ci się Mass Effecta koop podoba? Mass Effect w trójce? Tak. A fajny. Bo ja tak jakoś, znaczy generalnie jeśli chodzi o Mass Effecta 3, to ja mam takie dziwne wrażenie, że jest strasznie idiotoodporny. W sensie? No tam wszystko pod spacją. Idziesz do przodu i tylko klikasz spację w odpowiednich momentach. To jest takie troszkę przygnębiające, przynajmniej dla mnie, bo to uwłacza jakimkolwiek osobom, które potrafią grać tak naprawdę. Ja już się w miarę tego przyzwyczaiłem, bo... Znaczy prawda jest taka, że to wszystko przez to, że wszystkie gry konsolują się. Jak to nazwać? Konsolowieją? Tak, pani od polskiego w komentarzach pisze, jak powinnam to odmienić. Gry coraz częściej są robione tak, żeby można było je przerobić na gry konsolowe, przez co no, stają się troszkę idiotoodporne, nawet czasami aż za bardzo. Tu masz już na przykład Alana Wake, a tam takie sterowanie jest badziewne. No. No bo to z Xboxa na komputer. To jest tak, wiesz, po to ktoś kupuje peceta, żeby sobie pograć po pecetowemu, jeśli można to tak ująć, prawda? A nie po to, żeby kupować gry, które tak naprawdę sterowanie ma konsolowe i tylko wkurza w dużym stopniu. Tak samo ją ogarniam gier. Wygraliśmy. No, widać, że mamy dobry team. Ale tak samo nienawidzę takich gier, gdzie... O Boże, jest taki Ninja Blade, taka gra jedna.
O, koniec mapy. Koniec mapy. I te nie, i tam było, że tam wskazówki wyskakiwały, nie? I tam pisało, jaki klawisz kliknąć. No i tam oczywiście klawisze z konsoli. Oczywiście, z No, Xboxa. jak żeby No, inaczej. A, B, Y. Wiesz, o co chodzi. Wiem, wiem. No, ja, kury, główkuję się, co kliknąć na klawiaturze. Zresztą, kurczę, niewygodnie jest. Jest bardzo niewygodnie, kiedy masz konsolówkę i musisz ją przenieść na klawiaturę i tą klawiaturę jakoś tam obsługiwać, tak? No. Jedyny dobry sposób to jest tak Podłączenie naprawdę zakupienie konsoli. pada No. do peceta. Z tym, że to też nie jest dobre rozwiązanie, bo tak jak mówię, ja jestem pecetowcem, gram na pecetach i chcę po pecetowemu, tak? No, a nie, dziwnie to się tak chyba gra przy biurku, jeszcze spadę w ręku. No, tak chyba odrobinkę. Wiesz, ja bardzo lubię konsole i miałam kilka konsoli w swoim życiu i nic do konsoli nie mam. Aczkolwiek po to mam peceta, żeby grać na pececie, tak? No. No, pomijając to, że pecet do pracy i tak dalej, nie? No. A teraz niby tam za 2 lata, czy tam za rok ma wyjść nowa generacja konsoli i wtedy seria Call of Duty, tam Activision zmieni w końcu silnik, że tak niby mówili. No proszę. No, bo każdy mówi, że Modern Warfare 3 to już jest nie wiem jak to, nie wiem jak tam oni na to mówią. Ale mówią, że jest masakra już. Że wiesz, ten sam silnik, że w ogóle. Ej, graliśmy na tej mapie przed chwilą. Znaczy, nie przed chwilą, Jezus, Nie, no. no jak na tej, na innej zupełnie. Nie, to nie ta sama. A może? Ktoś się z tobą przywitał, wiesz? Nie w tą stronę biegniesz, to ty sobie biegnij w tą, a ja pójdę w tą dobrą. Bo wiesz, jak nie zauważysz, to są takie ładne strzałki, które pokazują, w którą stronę czerwony ma biec. Byś mi pomógł. Aha, to jest. Czekaj, bo jestem Fedem gram, to jak ja mam? Nie! O je, zabiłem. Wow. Nie? To ja go zabiłam? Aha. I spłonę, i umrę na spłonięcie. Nie masz. Stary buch, o, odbuchnął mnie, jak dobrze. Jezus, prawie nie masz życia już. O, to czysto No. też. Dobra. Keep out, o.